skąd pomysł na wybudowanie w Czarnej Wodzie pierwszej szkoły w Polsce w technologii szkieletowej, Sztajko? Generalnie pomysł urodził się wtedy, jak planowaliśmy budowę zakładu LVL, który powstanie w tym momencie na terenie naszego zakładu. I po środku był budynek szkolny, który tam istniał od wielu, wielu lat. Niemniej jednak ten budynek przeszkadzał, bo jest dokładnie w środku działki. Dlatego urodził się pomysł, żeby pomóc gminie i budować nowy budynek szkolny. No i oczywiście, jak my jesteśmy producentem tych materiałów, no to w naszej technologii. Na czym polega innowacyjność tej technologii? My budujemy budynek prawie tylko z drewna, to znaczy i konstrukcja jest z drewna i tak samo izolacja pomiędzy konstrukcjami, elementami konstrukcyjnymi jest też z drewna. Budynek jest oddychający, to znaczy wilgoć z środka może difundować na zewnątrz, albo wchodzi do środka, się stabilizuje, a przede wszystkim jest bardzo dobrym akumulatorem ciepła, to znaczy latem to się bardzo wolno rozgrzewa i po prostu niska temperatura zostanie w środku. Jakie plany inwestycyjne ma jeszcze Sztajko związane z Czarną Wodą? W tym momencie realizujemy wielki projekt, to jest inwestycja w linię LVL, to jest 250 milionów złotych, wszystko razem wzięte. Chcemy ruszyć z pierwszą płytą połowy lipca, koniec lipca i zakładamy, że na koniec tego roku już będziemy produkować. Tam będzie około 125 zatrudnionych osób. I następna inwestycja to jest rozbudowy tej linii, tak? Jak tylko nam się sprzedaż rusza, to chcemy drugi etap realizować, to jest następne 25 milionów euro, 100 milionów złotych. No i to ma nastąpić w roku 2017 może już, jak tylko się ruszamy, tak? Na jakie rynki będą trafiać produkty tutaj wytwarzane? Głównym ten produkt LVL, który będziemy od nowa produkować, trafi przede wszystkim na rynek angielski, rynek skandynawski, trochę w Niemczech, trochę w Polsce, ale przede wszystkim te kierunki, gdzie to budownictwo szkieletowe i budownictwo z drewna jest już bardzo naturalne, bardzo normalną rzeczą. No w Polsce jednak się nadal buduje kamień i styropian niestety i to jesteśmy w trakcie to zmienić. Tak, inwestujemy dlatego też w tą szkołę, żeby pokazać, że jednak można inaczej.